Dzień dobry, nazywam się Piotr Polęga, pełnię funkcję dziekana Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Droga młodzieży, pozwólcie, że przedstawię Wam kilka podstawowych informacji na temat Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej jest jedną z 15 jednostek podstawowych Politechniki Śląskiej. Swoją siedzibę ma w Katowicach, mieście, które jest jednym z największych ośrodków akademickich w regionie. 1 października 2019 roku zmieniła się nazwa naszego wydziału z Wydziału Transportu na Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej. Główna siedziba wydziału oraz cała baza dydaktyczno-badawcza, sale wykładowe, ćwiczeniowe, nowoczesne pracownie i laboratoria mieszczą się w Katowicach na ulicy Krasińskiego. Stąd zaledwie w kilka minut można dojść do centrum miasta, strefy kultury czy Doliny Trzech Stawów. Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej jako część uczelni badawczej, jaką jest Politechnika Śląska, posiada najwyższą kategorię naukową w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, co świadczy o najwyższym poziomie prowadzonych badań. W roku 2019 Wydział świętował 50-lecie kształcenia na kierunku transport. W skład Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej wchodzą cztery katedry: transportu drogowego, transportu kolejowego, transportu lotniczego, które obejmują wszystkie środki transportu z wyjątkiem transportu wodnego. Uzupełnieniem tych katedr w zakresie badań i kształcenia jest Katedra Systemów Transportowych Inżynierii Ruchu i Logistyki. Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej posiada bardzo dobrą i szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Naszymi partnerami są miasto Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a także czołowe i największe firmy naszego regionu. W zakresie transportu drogowego są to na przykład firmy Magneti Marelli i Talcom Stag. W obszarze transportu kolejowego firmy Bombardier, Alstom, a także Koleje Śląskie i PKP. Transport lotniczy to Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach, firmy Linetech, LS Technics oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Inżynieria Ruchu i Logistyka to ZTM oraz firma JAS FBG. Jakość kształcenia na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej została doceniona w ogólnopolskich rankingach kierunków inżynierskich. W roku 2017 i 2018 kierunek transport zajął drugie miejsce w Polsce. Kierunek transport do roku 2019 posiada również międzynarodową akredytację jakości kształcenia nadaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych. Każdy absolwent wydziału otrzymuje stosowny międzynarodowy certyfikat. Bardzo dobra współpraca Wydziału z miastem Katowice pozwoliła w roku 2020 otworzyć strefę innowacji miasta Katowice na terenie Wydziału. W ramach tej inwestycji powstały nowoczesne sale dydaktyczne i seminaryjne oraz powstały nowoczesne pracownie badawczo-dydaktyczne. Między innymi pracownia sterowania ruchem kolejowym, która jest największą i najnowocześniejszą makietą kolejową w Polsce. Razem z miastem Katowice zmienia się również otoczenie zewnętrzne Wydziału oraz całego kampusu Politechniki Śląskiej w Katowicach. W roku 2020 rektor Politechniki Śląskiej oraz prezydent miasta Katowice otworzyli uroczyście odnowione i nowoczesne dziedzińce wewnętrzne kampusu. Można tutaj znaleźć miejsca odpoczynku i relaksu dla naszych studentów oraz strefy nazwane ogrodami nauki. W najbliższym czasie ma również zmienić się otoczenie zewnętrzne naszego wydziału. Planowane jest całkowite lub częściowe wyłączenie z ruchu samochodowego ulicy Krasińskiego, tak by powstał prawdziwy kampus Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz bezpieczne miejsce dla naszych studentów. Serdecznie zapraszam do studiowania na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, Wydziału Nowoczesnego Kształcenia oraz Wysokiej Jakości Badań. Dzień dobry, szanowni kandydaci. Nazywam się Damian Hadryś, pełnię funkcję prodziekana do spraw kształcenia na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej. Pozwólcie, że przedstawię Wam garść informacji dotyczących oferty kształcenia prowadzonego na naszym wydziale. Szanowni kandydaci, na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej studia prowadzone są na trzech kierunkach, a są to kierunek transport kolejowy oraz kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna. Kierunek transport kolejowy realizowany jest na dwóch stopniach, czyli stopniu pierwszym inżynierskie studia i stopniu drugim studia magisterskie. Kierunek transport można realizować na zasadzie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, a w zależności od tego, czy mowa o stopniu pierwszym czy drugim, do wyboru są następujące specjalności: eksploatacja pojazdów samochodowych z uwzględnieniem aspektów elektro- i ekomobilności, technika i zarządzanie w transporcie samochodowym, eksploatacja pojazdów szynowych,
transport i spedycja drogowa, inżynieria ruchu, logistyka transportu, mechanika i eksploatacja lotnicza oraz nawigacja powietrzna. Natomiast transport kolejowy realizowany jest tylko i wyłącznie na pierwszym stopniu studiów, a sama realizacja może przebiegać na ścieżce studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Na transporcie kolejowym realizowane są następujące specjalności: budowa i eksploatacja pojazdów szynowych oraz projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego. Nowym kierunkiem oferowanym na Politechnice Śląskiej jest kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna. Jest to kierunek, który jest realizowany przez kilka wydziałów, w tym nasz wydział. Inżynieria lotnicza i kosmiczna obejmuje studia stacjonarne pierwszego stopnia, a przewidziano dla tych studiów następujące ścieżki dyplomowania: logistyka lotnicza, eksploatacja i konstrukcja silników lotniczych, materiałoznawstwo lotnicze oraz projektowanie statków powietrznych. Ponadto warto dodać, że w ofercie są również studia na kierunku transport realizowane w języku angielskim. Serdecznie zapraszamy do studiowania na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej. Nazywam się Katarzyna Turan, jestem asystentem badawczo-dydaktycznym i doktorantką na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej. Chciałabym zapoznać Was z działalnością badawczą realizowaną na naszym wydziale. Główna działalność naukowców Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej skupia się wokół realizacji badań związanych z tematyką inteligentnych miast i mobilności przyszłości w odniesieniu do różnego rodzaju zagadnień transportowych związanych z transportem drogowym, kolejowym, lotniczym, inżynierią ruchu, systemami transportowymi oraz logistyką. W przypadku transportu drogowego są to kwestie związane z budową i eksploatacją pojazdów samochodowych, ochroną środowiska w transporcie, w tym środowiskową oceną cyklu życia, oraz modnymi zagadnieniami takimi jak elektromobilność czy aspektami zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności z ukierunkowaniem na współdzielenie środków transportu, czyli coraz bardziej popularnymi usługami bike, car czy scooter sharingu. Z punktu widzenia transportu kolejowego są to tematy dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa, projektowania, budowy i diagnostyki pojazdów szynowych, sterowania ruchem kolejowym, organizacji, zarządzania i certyfikacji przewozów kolejowych, czy kwestie ochrony środowiska i paliw alternatywnych. Tematyka badawcza w ramach transportu lotniczego to badania związane z nowoczesnymi technologiami w lotnictwie cywilnym, systemami automatyzacji, budową i eksploatacją statków powietrznych, systemami informatycznymi w lotnictwie, bezpieczeństwem systemów lotniczych, bezzałogowymi statkami powietrznymi czy badaniami incydentów i wypadków lotniczych. Systemy transportowe, inżynieria ruchu i logistyka to z kolei badania związane z bezpieczeństwem w systemach transportowych i logistycznych, modelowaniem, analizą i optymalizacją procesów transportowych, inżynierią ruchu drogowego, publicznym transportem zbiorowym oraz infrastrukturą logistyczną i transportową. Wydział dysponuje także nowoczesną aparaturą badawczą i pracowniami, w tym nowo otwartymi w 2020 roku pracowniami budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych oraz pracownią ruchu kolejowego wyposażoną w urządzenia sterujące, takie same jak wykorzystywane na nowoczesnych liniach kolejowych. Cześć, nazywam się Patrycja Sosna i jestem absolwentką studiów inżynierskich o specjalności technika i zarządzanie w transporcie samochodowym na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Aktualnie kontynuuję kształcenie na studiach magisterskich i planuję wybrać specjalność transport i spedycja drogowa. Chcę Wam przedstawić pokrótce, jak działają koła naukowe na naszej uczelni. Na naszym wydziale funkcjonuje aż 9 studenckich kół naukowych, więc na pewno każdy z Was znajdzie wśród nich takie, w którym będzie mógł realizować swoje zainteresowania i pasje. Działalność studenckich kół naukowych obejmuje wiele zakresów tematycznych, takich jak aspekty związane z budową pojazdów klasy Formuła Student, szeroko pojęta motoryzacja i transport drogowy, projektowanie elementów pojazdów i infrastruktury transportowej, logistyka transportu i łańcuch dostaw, inżynieria ruchu i technologie transportowe oraz transport lotniczy. Nasze koła naukowe dadzą Wam wiele możliwości rozwoju oraz poznania osób o podobnych zainteresowaniach. Serdecznie zapraszamy. Cześć, nazywam się Michał Soliński. Jestem absolwentem studiów pierwszego stopnia
na specjalności eksploatacja pojazdów samochodowych na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Obecnie jestem studentem studiów drugiego stopnia na specjalności eksploatacja pojazdów samochodowych. A teraz powiem Wam kilka słów na temat projektów PBL realizowanych na naszym Wydziale. Podczas studiów na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej studenci mają możliwość realizacji projektów PBL. Projekty PBL, czyli Project Based Learning, to nauczanie poprzez realizację projektów. Jest to metoda przekazywania wiedzy oraz zdobywania kompetencji i kwalifikacji przez samodzielną pracę studentów w pewnym, z góry założonym przedziale czasu, rozwiązanie jakiegoś problemu, czyli wykonania projektu. Oprócz poszerzania wiedzy, metoda PBL pomaga studentom rozwinąć wiele umiejętności miękkich, potrzebnych na kolejnych szczeblach edukacji i kariery zawodowej, takich jak praca w grupie, podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności, planowanie i organizowanie pracy oraz odpowiednie zarządzanie czasem i dotrzymywanie terminów. Obecnie realizowane są dwa rodzaje projektów PBL. Pierwsze z nich to projekty PBL, w których biorą udział studenckie koła naukowe. Serdecznie zapraszam na studia prowadzone na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej i realizację projektów PBL.